Oczka zachodzące za mój zimowy stół. Witam serdecznie widzów telewizji MTV24 TV. Jesteśmy na Krzemionkach w Telewizji Polskiej. Oddział krakowski, Teatr Telewizji i fantastyczny recital Artura Goca dojechał. I dobrze, że jesteś. Nie wiem, jak ciebie obserwuję. To Artur, jak ty to robisz? Sopot, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Warszawa, Poznań. No, jakoś daję radę. Wsiadam w pociągi albo jeżdżę z muzykami. Więc wczoraj byliśmy w Sopocie właśnie dokładnie, a przedwczoraj w Gdańsku, no to tam trochę było bliżej. No ale jednak trzeba było całą Polskę przejechać z przystankiem w Warszawie. Przespałem się, no i rano w Pendolino i do Krakowa. I jakie następne plany? No następne plany, trochę trzeba odpocząć, więc jeszcze załatwiam parę rzeczy w Katowicach, jutro, pojutrze. I jadę do Zakopanego na tydzień. A potem kolejne koncerty, no to będą i Siedlce, potem będzie Warszawa. No całe wakacje gramy, cały wrzesień, październik. Dużo jest tego. Czyli nie narzekasz na brak koncertów? Nie, nawet odmawiam. Czasami, bo po prostu kolidują się terminy, więc po prostu jak ktoś chce, na przykład dzwoni w ostatniej chwili, żeby zagrać za miesiąc i chce jakiś dobry termin, albo na przykład chce Dzień Kobiet, żeby zagrać, no to jest to nierealne. Bo Dzień Kobiet, no to już tak naprawdę mam, no pół roku temu ustalone. Ten Dzień Kobiet 2019, bo tamten to już, więc już Dzień Kobiet muszę odmawiać. No to w takim razie, zanim odmawiać będziemy kolejne koncerty, powiedz mi, jak to jest być artystą, który na naszej się przewoju połączona jest z Planetą Kobiet, z Fenomedia Group i tyle, i raz głośnią Radia z Kanady DHT. Ponad 20 tygodni już jest w zestawieniu. Brakuje tobie jeszcze 5 notowań i zdobędziesz Złoty Laur za 25 tygodni w zestawieniu. Teoretycznie może mało, ale myślę, że to jest bardzo dużo. Tak ustaliliśmy, jesteś i będziesz pierwszym artystą w 2018 roku, który dokona tego. No to radość. No miejmy nadzieję, nie zapeszajmy, bo jeszcze te parę tygodni trzeba wytrwać. Jeszcze miesiąc trzeba wytrwać, ale twoi fani naprawdę głosują, wysyłają, więc kiedy tylko się pojawiają nowe zestawienia, to od razu przychodzą nowe głosy, więc nie wiem, jak ty to robisz. Kabaret starszych panów, śpiewa młody pan, ale fantastycznie interpretujący te nagrania. No tak sobie wymyśliłem, to jest trzecia płyta, więc dwie pierwsze płyty były płytami, gdzie różne osoby dla mnie pisały, czyli Agnieszka Krzanowska na przykład, drugą płytę Mężczyzna Prawie Idealny, wcześniej różni autorzy, Darek Rządkowski, Zygmunt Konieczny, a trzecia płyta, zupełnie tak z przypadku ten pomysł jakoś tak wskoczył do głowy, graliśmy koncerty w Australii i tam po prostu zagraliśmy też Kabaret Starszych Panów i troszkę zabawiliśmy się elektroniką. Publiczność oszalała, powiedzieli, żeby nagrać płytę. Długo myślałem, to znaczy długo, parę miesięcy. Zacząłem czytać o Kabarecie Starszych Panów i doczytałem, że właśnie w 2018 roku jest 60. rocznica powstania kabaretu. I mieliśmy rok czasu na nagranie, więc stwierdziłem, idealny moment, więc bierzemy i nagrywamy, więc zaczęliśmy przekopywać te teksty, materiał. Jeszcze się zastanawiać, czy robić, czy nie robić, no ale zrobiliśmy. Kto dokonał wyboru tych, a nie innych utworów? I czy to jakiś sentyment? No to ja wybrałem. Sentyment nie, bo generalnie... Nie, nawet nie, że za młody, tylko bo takie jakby z tamtych czasów fascynowały mnie utwory, ale bardziej nie Kabaret Starszych Panów, ale Wademarczyk, Piwnica pod Baranami, a Kabaret Starszych Panów zawsze tak traktowałem, a to dobra, przełączamy, ale w szkole teatralnej też śpiewałem, ale nie miałem wtedy takiej radości z tego materiału. Dopiero właśnie, myślę, że dojrzałem do tego jakoś po szkole, pracując z różnymi studentami, reżyserując jeden spektakl właśnie z piosenkami z Kabaretu Starszych Panów. I myślę, że też dlatego, że ja nie miałem takiego, że nie byłem na kolanach przed tym Kabaretem Starszych Panów, to myślę, że dlatego pozwoliłem sobie na tak odważne interpretacje i aranżacje muzyczne, bo myślę, że na przykład z tymi rzeczami, które tak bardzo wielbiłem, czyli z Ewą Demarczyk na przykład, to pewnych rzeczy bym nie zrobił, bo bym się bał, bo już to tak w mojej głowie gdzieś tam jest. Natomiast ja wybrałem te piosenki, pomagał mi Dawid Ludkiewicz, klawiszowiec, i on też pomagał mi w aranżach, ale generalnie decydujący głos miałem ja.
Czasami było tak, że ja jakąś piosenkę odrzuciłem na wstępie, czyli na przykład piosenkę Upiorny Twist albo W czasie deszczu dzieci się nudzą, a Dawid powiedział, ale może wróćmy do tej piosenki, a ja tak grymasiłem, nie, ale wróciliśmy i okazało się, że nagle objawienie, a z kolei piosenki takie, które wydawało mi się od początku, że powinny się znaleźć, czyli na przykład piosenka w czasie deszczu, tylko Wesołe jest życie staruszka, to no, wałkowaliśmy, ale nie było pomysłu. Bo tutaj na każdą z tych piosenek trzeba było znaleźć taki pomysł, przede wszystkim muzycznie, żeby to jakoś tak tym bitem, rytmem spoić, żeby ten tekst był nośny na XXI wiek i żeby przemówił też do innego pokolenia, do innego widza. No i w takim razie z tego, co słyszę i widzę, to przemówiło, bo koncerty, sale wypełnione, płyta dobrze się sprzedaje, płyta się rewelacyjnie słucha od pierwszego do ostatniego utworu i tam, kiedy się kończy, to dobrze, że można w samochodzie zrobić od początku. Udało ci się. Jesteś takim, można powiedzieć, geniuszem. Czego się nie dotkniesz muzycznie, zamieniasz w złoto. No, bardzo dziękuję. Po prostu robię to, co kocham i tak jak czuję. Jakoś nie potrafiłbym zrobić piosenki narzuconej mi i w jakiś tam sposób zaaranżowanej, gdybym tego nie czuł. Po prostu takie piosenki, bo dostaję też, różne osoby do mnie piszą, wysyłają swoje materiały, żeby śpiewać, ale no nie zawsze to po prostu gdzieś tam współgra ze mną. Rozumiem, że żeby zaśpiewać, musisz to czuć. No tak. Albo ktoś mi dużo zapłaci. Nie no, żartuję, ale to też zależy jaka piosenka, bo to można nagrać nawet do reklamy, też fajny utwór. W każdym razie no trzeba to czuć. Tak samo jak z rolą w teatrze, czy w filmie, czy w serialu, no trzeba tak samo porozumienie z innymi aktorami, z reżyserem. No jak nie ma takiej chemii, to coś może powstać, ale to będzie zawsze takie albo poprawne, albo nijakie, albo no po prostu. W takim razie, czego należy Tobie życzyć na te wakacyjne, letnie tygodnie? My rozpoczęliśmy od 1 czerwca Planetę Hitów i Muzyczne Lato już. Powiedz mi, który kolejny utwór, bo powiedzmy, że Już kąpiesz się nie dla mnie na pewno będzie 25, bo tutaj fani. A tak naprawdę, co będzie drugie w rozgłośniach radiowych z tego krążka promowane? Właśnie zastanawiamy się. Trwa burza mózgów. Może też coś podpowiesz, ale no jest parę opcji, więc jeszcze nie wiem. No a już niedługo do tego chcemy jakoś tam zasiąść i wybrać, bo są różne głosy. Niektórzy chcą na przykład balladę z trupem, niektórzy chcą piosenka jest dobra na wszystko, ktoś chce Torreadora. No tak naprawdę nie wiem co tu, albo Kapturek 62. Tych czterech piosenek tak trudno wybrać. A rodzina też w sumie pasuje, wszystko pasuje. No właśnie, wszystko pasuje, dlatego byłoby świetnie, gdybyś do każdego z 14 utworów nagrał klip i wydał single i w ogóle, żeby był taka fantastyczna wizualna podróż po kabarecie starszych panów. No ja bym bardzo chciał, ale to trzeba wtedy sponsora jakiegoś, żeby przyszedł z workiem, apelujemy, niech przyjdą z workiem pieniędzy i wtedy możemy robić taki barter i reklamować się wzajemnie, bo tak zresztą z poprzedniej płyty teledyski też nagrałem, bo na przykład teledysk Duch, Dusza i Ciało promuje gminę Janów i Złoty Potok na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, więc tam mi się udało to tak pokazać. Czyli w takim razie wspólnie apelujemy, aby podczas muzycznego lata znalazł się muzyczny, fantastyczny sponsor. No i potem już kolejny klip już był wspólnie zrealizowany. Życzę Tobie powodzenia. Za kilka minut na scenie Teatru Telewizji Krakowskiej wystąpisz, recital jest rejestrowany, więc będzie ten smak, że będzie można zobaczyć. No, będzie, więc tutaj się przebierać, bo nie będę w takich gaciach latał. No mamy teraz letnie, w takim razie życzę Tobie fantastycznego koncertu, sukcesów, a spotkamy się już niebawem, bo przy wręczeniu Złotej Nuty, albo to będzie Złoty Głos, coś się tam na pewno będzie działo. Ważne jest to, że drodzy Państwo, głosujcie tutaj. Na zakończenie Artur zrobi apel do wszystkich widzów telewizji MTV24 o głosy, aby dostał to złoto. Tak, bardzo proszę Was wszystkich, nie tylko z tych województw, o których mówiłem, ale z całej Polski, ze świata, głosujcie proszę na piosenkę Już kąpiesz się nie dla mnie, bo tylko dzięki Wam to złoto dostanę. No, a złoto dla lwa, bo ja jestem lwem, jest bardzo ważne, więc bardzo Was proszę. No to złotych koncertów, złotej płyty i złotych nagród Tobie życzymy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.